Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dawno nie było czegoś z tej serii, ale się dopominacie. A skoro składowane u mnie są rzeczy, które dostałem od Was, tutaj Tomasz i Łukasz dzisiaj wchodzą na imprezę. Bardzo dziękuję, chłopaki. Jakiś czas temu, no już długi czas temu, dostałem od nich przesyłkę, a w niej to oraz jeszcze puszki i różnego rodzaju rzeczy z Rumunii i Mołdawii. Jestem bardzo ciekawy, takie są tam pasty jakieś fasolowe. Kurczę, chcę zobaczyć, co to jest. Dzisiaj to pudełko. Jest to francuska indywidualna racja bojowa, czyli dla armii francuskiej przygotowana racja żywnościowa. Od razu otwieramy. Menu numer 3 to jest. I wiem, że chcecie, abym ja to, że tak powiem, tłumaczył przed nagraniem filmu, ale ja tego nie chcę. Ja chcę mieć niespodziankę. Nie mam pojęcia, co tu jest w środku i niech to będzie dla mnie po prostu niespodzianka. Cała racja bojowa jest zapakowana w takie oto kartonowe pudełko. Folijka nam się przyda, żeby nam się tu coś nie polało może. Zobaczcie, takie pudełeczko otwieramy. Jak to tutaj jest, żeby otworzyć? Chyba tak. I z tej strony tak. Proszę bardzo. I teraz co? O! Sezamie, otwórz się. No, chłopaki przysłali mi to naprawdę już dawno temu. Ze 3 miesiące to u mnie jest, spokojnie. Ale odpuściłem w ogóle, jak wiecie, nie recenzowałem, no nie sprawdzałem żadnych tych rzeczy. A jeszcze mam puszeczki różne, chociaż pominę puszki ze słoniną i takimi rzeczami, nie będę tego testował. To zachowuję na apokalipsę zombie, tak? Kurczę, dobre rzeczy tutaj się pokazały, słuchajcie. No dobra, co my tu mamy? Najpierw takie coś. Muesli breakfast, no kurczę, to nie wymaga tłumaczenia chyba. A więc jest to muesli i ile tego muesli? Łe, no panie, 100 gramów. 100 gramów to jest bardzo dużo, bo zazwyczaj takie saszetki, jak chcecie sobie w sklepie kupić, to mają, nie wiem, 35, 45, 50. No dobra, muesli to muesli. Co mamy jeszcze? Ola Boga. Mamy herbatniki i to takie, kurcze, prawdziwe wyglądają herba. Nie wiem, czy one będą z czekoladą, czy też nie. Zobaczcie. Całkiem przyjemnie to wygląda na razie. O, słodkości, słodkości. 72% kakao, taka czekoladka. Gdzie jej do naszej 100-gramowej, co? Nie, nie jest nadziewana. Zwykła czarna czekolada. Powiem szczerze, nie jestem jakimś ogromnym fanem, ale bywały w dzieciństwie czasy, że się człowiek cieszył jak wiecie, jak nie wiadomo kto, jak tylko dostał jakiejkolwiek czekolady. Zresztą starsi pamiętają, jak to kiedyś było. I mamy coś takiego. Combat Fuel. O kurczę, to zaraz w WOTA idę grać, jak tylko to zjem. Bananowy Fuel jest, dobra. Uwaga. Dużo takich rzeczy, które po tym teście zawsze u mnie zostają, czyli jakieś herbaty, jakieś kawy, jakieś cukry, pieprze i tak dalej. Ja generalnie nie lubię dosalać nic, zresztą nie za bardzo mogę jeść słone rzeczy, więc to prawdopodobnie sobie odpuścimy, tylko zobaczymy, co jest w środku. A cóż to jest? Zupa! Żeby czasem rewolucji nie było po czymś takim. Zupa keto. Co to może być? To jakaś chyba do picia, bo tu słuchajcie, nic nie ma w środku. Żadnego makaroniku, grzaneczki, nic. Po prostu proszek jest. No dobra, zrobimy to. Nie wiem, kurczę. Dobra, mamy coś takiego. Śliwkowe. Konfitura. No, polskie konfitury, czy też powidła, bo nie wiem, czy w ogóle w angielskim funkcjonuje nazwa powidła, czy tylko jest konfitura. No u nas śliwkowe to są powidła, takie wiecie, wyrobione,
gdzie to wszystko jest odparowane, ta woda i takie ze skórkami oczywiście, bo przetarte to już nie są takie powidła dobre. Ze skórkami z śliwki węgierki. Zaraz tego spróbuję, bo jestem ciekawy. Następna Energy Bar, proszę bardzo, kawa. Nie cierpię smaku kawy, chociaż oczywiście zje się, spróbuję. Jeszcze jeden batonik mamy. Morelowy albo brzoskwiniowy. I tu widzę, o, to taki galaretkowaty, bardzo lubię, zazwyczaj są z domieszką daktyli, bardzo lubię. Jeszcze jeden. No panowie, o, coś czuję, że to mi podpasuje. Nugat z owocami. Oj, to będzie jazda. Do podgrzania jest kucheneczka. Nie będę tego używał. No, jestem w domu, nie będę kuchenki, skoro mogę sobie odgrzać, wiadomo jak. A tutaj paczuszka chusteczek higienicznych, prawdopodobnie nie tylko do wytarcia twarzy, ale również innych części ciała też może być. Jeszcze jedno mamy. Drink. Izotonik. Typowy drink, taki wiecie, do wody i żeby uzupełnić sobie. No tu prawie, zobaczcie, się to wysypało. Prawie. No i mamy tutaj coś. Co to jest? Fromage fondue. Kurka wodna. Sika la fond. Jelly papon. No dobra, nie sprawdzam, co to jest. Fondue oczywiście, no wiadomo, co to jest. Ale może to będzie coś innego. Taka mała puszeczka z herbatniczkiem, dlaczego nie? Puszeczka, czy tu jakieś ślimaczki w ogóle są? Nie ma ślimaków, to co, francuskie? O, sardyneczki, moi drodzy, sardyneczki. Spróbujemy, jestem fanem sardynek z puszki. Mam nadzieję, tutaj widzę w oliwie, o, cudownie. Wolę w oliwie, ponieważ jak są w sosie pomidorowym, to ten sos pomidorowy zazwyczaj jest na tyle zaborczy, że on po prostu rozmywa smak sardynki. Także super w oliwie, z oliwek rewelacja. I mamy dwa posiłki. Tutaj coś, co wygląda jak kasza kuskus. Taboulé voilé. Ja nie wiem, czy to tak się czyta. Później będziecie mieli pewnie na filmie napisy, co to jest. Sprawdzimy sobie elegancko. I następne mamy ryż basmati. No, z jakimś kokosowym mleczkiem pewnie, czy coś. 300 gramów. To nie będę podgrzewał, tylko do gara pójdzie i później zobaczycie, jak to jest. Powiem szczerze, że wygląda to na takie lekkie. Bardzo dużo tych batoników dali. Tutaj mam, o kurczę, się z tej paczki jakieś paprochy wysypały. Także to będzie na końcu. Odgrzeję to po prostu. Ale takie leciutkie. Tutaj jakiś ryżyk, tutaj jakieś kasza, widzę, z warzywami. No, zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Potrzebny nam jest tylko nóż. Wiadomo, że jeżeli nie ma zupy, to wszystko można zjeść nożem. Pierwsza rzecz. Jedziemy od batonów. Tych batonów jest naprawdę multum. Zobaczcie, tyle aż. Także sprawdzamy. Co pierwsze, te powidła. Może wezmę herbatniczka. Czekajcie. Herbatniczek. Jak wyglądają te herbatniki? Świetnie się składa, bo nie mam nic w lodówce. Patrzcie, takie paseczki po dwa. Wygląda, jakby były z pełnoziarniste. Trochę aparat jest krzywo, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Wygląda jak pełnoziarniste, a te chyba z czekoladą, tak mi się wydaje. Natomiast ich wygląd nie jest zbyt, powiedziałbym, ciekawy. To znaczy takie, wyglądają na takie podłej jakości raczej. Sprawdźmy. Lekko słodkie, ogromny plus. Można to traktować jako chlebki takie. Ale są słupkawe. Szczerze?
Po wyglądzie nie powiedziałbym. Na pewno o wiele bardziej preferuję takie niż normalne słodkie herbatniki. No one słodkie są, no nie, no są słodkie, ale to nie jest taka słodycz jak Petit Berry na przykład. No tutaj mamy z czekoladą. Elegancko, dawaj, dawaj, dawaj. Spróbujmy. No ta czekolada. To takie, wiecie, to takie jak polewa czekoladowa, nie? Ale czujemy kakao, czujemy fajne. Za to plus. No a teraz to tutaj się urywa. Uwaga, jestem bardzo ciekawy. Francuska, no niby konfitura, no ja to powiem, że to powinno być się nazywać powidła po polsku. Kurczę, czemu to nie chce wychodzić? Aha, bo muszę to chyba do końca i dlatego. Dobra, uwaga, co z tego wyleci? O, tak macie ostro. No pomijmy milczeniem, no jak byk, śliwka jest chyba podobna do węgierki narysowana, natomiast... No, smak jest, ale cukru dowalili. O moi drodzy, nie wiem ile tutaj cukru dowalili, ale dużo. Jest rzeczywiście smak śliwkowy, nawet taki powiedziałbym normalnej śliwki, węgierki, czy też jakiejś pochodnej odmiany. Natomiast, no nie, no do polskich powideł to w ogóle nawet jakby Francuz, podejrzewam, dostał konfiturę czy też powidła polskie, takie zrobione normalnie w domu, to by chyba, nie wiem, ze szczęścia co zrobił. Temu podziękujemy. Na froncie, okej, gdzieś tam na poligonie, ale za słodkie. Dobra, które teraz? To najgorsze. Batonik 20-gramowy, kawowy. Przejdźmy przez to. Jak to wygląda? Wygląda coś takiego jak baton proteinowy. Taka konsystencja, to już widzę. Zobaczcie. Widzicie to? Coś takiego jak batony proteinowe, które w sklepie można kupić. Uwaga. Delikatnie wilgotne, bardzo kawowe, trochę mdłe, powiedziałbym, że takie z pogranicza mokrego herbatnika, a tego batonu właśnie energetycznego. Jak ktoś lubi smak kawowy, znaczy to nie jest tak, że ja nie zjem czegoś, co ma smak kawowy, oczywiście, że zjem, natomiast gdyby to był inny smak, podejrzewam, że byłoby lepsze, chociaż z drugiej strony mogłoby być bardziej mdłe. Całkiem ciekawe, całkiem ciekawe. Trochę większy powinien być. 20 gramów wydaje mi się, że za mało. Powinno być ze 35 gramów. Ale tego jestem ciekawy. Dobra, było najgorsze, teraz najlepsze. Czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Czy to jest to, co na obrazku? Tak. Słuchajcie. Nie wiem, czy to lubicie. Nie wiem, czy to lubicie, ja ten nugat uwielbiam po prostu. To jest takie ciągnące się coś z zatopionymi, po prostu suszonymi owocami. Takie, wiecie. O, widać, nie? Taka mordoklejka. Chociaż polskie mordoklejki, te takie tofi. No ja to lubię. Jest to bardzo słodkie. No ale co zrobię, że to lubię. Dobre. Lepsze by było jakieś takie cytrynowe. No jest bardzo słodkie.
To super. Dodać do tego kwaskowe jakieś suszone owoce. Na przykład, jakby ktoś tu dodał niesłodzoną żurawinę, bo nie wiem, czy wiecie, ale to, co kupujemy, ta suszona żurawina w sklepie, ona nie powinna tak smakować, jak smakuje. Ona jest moczona wręcz w syropie takim cukrowym, glukozowym, jest nasączona cukrem. Normalna żurawina, gdy była ususzona, ona jest kwaśna. Także tutaj jakby dodać kwaśnej żurawiny, petarda, absolutna petarda. Jedziemy dalej, tym razem weźmiemy tego morelowego lub brzoskwiniowego. Na oko morela to jest, bo jest taki morelowy bardziej kolor. Zastanawiam się, co to będzie. O kurka, to galaretka taka jest. Patrzcie, to jest normalnie taka galaretka morelowa. Tylko że o wiele twardsza. Obsypana cukrem. Nie wiem jak dla was, dla mnie najgorsze w tych galaretkach komunistycznych było to, że były obsypane cukrem, nie? Gdyby nie było obsypane cukrem, mega słodkie znowu i fajne. Ale niestety jest obsypane cukrem. Dobra, widzę już, że bateria się wyczerpie, zanim nagram ten filmik. Trudno. Będzie trzeba na dwa baty wziąć. Następne jedziemy. No, paliwo. Paliwo. Sprawdźmy to. O, wygląda przyjemnie. Wygląda przyjemnie, takie jakby z musli, coś takie, uwaga, bananowe. No bardzo przyjemne. Bananowy smak to jest coś takiego, jakbyście wzięli takie chrupeczki plus chipsy bananowe, ale nie takie suche, twarde, tylko trochę nasączone. Czujemy tu dwa smaki. Jeden to typowy chips bananowy. Dwa to takie ciasto kruszonka, o, kruszonka niewypieczona. To mniej więcej tak. Kruszonka niewypieczona pomieszana z tymi bananowymi chipsami. Tak to smakuje. To musi być tłuste. Uwaga. Nie widzę. No, tak, musi być tłuste. 450 kilokalorii w tym jest. To znaczy w 100 gramach tego. Także... Ostatni. Czekoladka. Póki bateria jest. Słuchajcie, póki bateria... Boże, szkórka. No, czekolada może mieć biały nalot, ciemna, ale... O, żeż w mordę jeża. Słuchajcie. No dobra. Typowa czarna czekolada. Bardzo mało słodka, bardzo dużo kakao czuć. Tak jakbyście kakao wzięli z czymś, tylko troszkę zmieszali. No jest siekiera. Ta czekolada jest siekiera, jest gorzka. Bardzo i takie no typowe kakao, normalnie. Dobra. Drink zaraz zrobimy. A jeszcze przed tym, jak baterie zacznę ładować, to zrobimy tak. To. Uwaga. Czy to jest rzeczywiście czekolada? Tak, chyba. Patrzcie. Biała czekolada, płynna. Do jedzenia prawdopodobnie z tym. Uwaga. Dobra. To nie jest czekolada. Dobra, nieważne. Wiecie, co to jest, nie? Ser topiony. Jaka niespodzianka. Bardzo fajny ser topiony.
Foundisie inaczej widocznie pisze. Całkiem przyjemne. Lepszy od naszych topionych. Troszeczkę takiej jakby goryczki, taki ostry jest. Mega fajny serek topiony. Dobra, póki bateria żyje. Sardynarz. Filety z sardynki w oliwie. Znacie ten moment, czy nacisnąć, czy nie nacisnąć. Jak zrobić, żeby to się otworzyło i nie wylała się oliwa. Słuchajcie, siwy dym. Wygląda pięknie. Aż musieliście prawie ten zapaszek poczuć. O, jest dobrze. Dobra, nie mam tego. Och, jest taka mięciutka. O, jak ja lubię ryby, naprawdę. Jest już widać taka mięciutka, bez żadnych bez kręgosłupów i tak dalej, bo często jest z tym. Uwaga, muszę chapnąć. No. Jest ten smak rybeńki. Słuchajcie, jest. Nie to, że zaburzone jakąś tam olejem starym czy oliwą jakąś piątego sortu. Pycha. Zanim się bateria naładuje, opędzluję tą puszeczkę. Wiem, że powinienem coś mówić, ale jeszcze muszę chapnąć. Bardzo dobre sardynki. Widać, że tutaj takie większe troszeczkę. Naprawdę fajna pozycja. No, zarówno serek, jak i ze sardynki. Naprawdę fajna pozycja. Ciekawe, jak zaraz zagrzeje to. Co to będzie z tego? Moi drodzy, baterię sobie zaraz podładuję, więc wy macie teraz przerwę, a ja przez ten czas zrobię tą zupę. Musli to jutro chyba na śniadanie będę miał, więc po prostu otworzę, tylko pokażę, co jest w środku. No i te dania oczywiście na ciepło zaraz również przetestujemy. Na razie wszystko fajnie, oprócz tego ten biały nalot złe wrażenie zrobił i bardzo słodkie te batony. Bardzo słodkie wszystkie te batony. No i już jesteśmy. Moi drodzy, otóż, żeby nie powtórzyć historii z fondue serowo-czekoladowym, przetłumaczyłem. Otóż to jest tuńczykiem z mlekiem kokosowym i ryżem. Taka potrawka. I zaraz to zobaczymy. Natomiast to, tabule, to jest kurczaczek z kaszą, bulgur i papryką i czymś tam jeszcze. I zaraz będziemy to wszystko jeść. A to może być ciekawsze niż myślałem. Otóż to jest zupa, oczywiście taka instant, ale to jest zupa kreolska z batatem jakimś, więc też to zobaczymy. No i oczywiście drink to wiadomo. Pokazuję wam to, co zostało. To musli będę miał jutro na śniadanie. Zobaczymy tylko, jak to wygląda. O, fajna paczuszka. O kurczę. No dobra, musli to chyba polega na tym, że to są po prostu płatki owsiane. Nie wiem. Ktoś może wyjaśnić? Myślałem, że musli to zawsze musi być z jakimiś owocami. Taka mieszanka. To są po prostu płatki owsiane. No kurka wodna. Co to ma być? No dobra, i jeszcze tylko zobaczmy tutaj. Tak jak mówię, i tak to zawsze zostaje. Co mamy? No, prawdopodobnie sól, sal to będzie i pimenta to pieprz. Cukier. O, herbatka to się przyda, na streamy będzie.
to, co to jest, kakao. Mamy jeszcze tutaj coś takiego, Ines, herbata. Jakaś kolejna herbata. I jeszcze jedna rozpuszczalna chyba, bo tu takie w środku granulki są. I rozpuszczalna. Wszystko Ines. Także takie rzeczy, a teraz od razu otworzymy. Zobaczmy najpierw, czekajcie, bo ja musiałbym iść, bo w razie czego łyżka, zobaczymy jaka jest konsystencja tego. A więc ryżyk z mlekiem kokosowym, tuńczyk, no, pff, słuchajcie, zobaczymy. Obczaiłem, że to jest 300 gramów i w 100 gramach jest zaledwie 139 kilokalorii. Wydaje mi się, że na jeden posiłek to jest za mało dla chłopa. Dla żołnierki może i tak, takiej z 50 kilo, która waży. Ale generalnie w tym posiłku jest 400 kilokalorii około, to jest za mało. Jak facet waży z 80 kilo, to nie czuje takiego obiadu. Ło kurka. Słuchajcie, tak to wygląda. Całkiem przyjemnie pachnie. Jest to twarde. No, mam nadzieję, że to się troszeczkę rozpuści, że to nie będzie takie twarde. A więc to zaraz przygotuję. Teraz to, to bule. To już wygląda przyjemniej. O, tak. Jaki zapaszek. Szczerze mówiąc, to wygląda lepiej. Zobaczymy. Ok. A więc mamy tak. Wszystko otwarte. Zupkę zaraz zrobimy. Moi drodzy, tak to wygląda po przyrządzeniu. Nie wiem, czy do tego powinno się wody dolewać, czy co. W każdym razie miałem nadzieję, że jak wrzucę to do garnka, to się po prostu troszeczkę upłynni. Tak się nie stało za bardzo. To jest twarde wręcz jeszcze. Co jeszcze? Jak widzicie, jest tutaj ryż, jakieś chyba warzywa i kawałki tuńczyka. Bo to widać, że kawałki tuńczyka są. Sprawdźmy, jak to smakuje. Nie wyobrażam sobie, jak żołnierz ma w tej puszce to przygotować, skoro ta puszka jest po brzegi wypchana. To mu się zwyczajnie przypali. Może to jest, nie wiem, jakieś menażki mają czy coś, bo jeżeli to ma być przygotowywane w puszce, na tym podgrzewaczu, to się przypali na 100%. Także może ktoś z was wie, czy tam operują menażkami po prostu. Dobra, najpierw tego ryżyku trochę. Ja tylko dziubnę sobie na obiad, jutro to zostawię. Uwaga. No jest takie zaklejające. Powiem szczerze, nic specjalnego. Ten tuńczyk. Bardzo suchy. Nie jest to danie, które chciałbym bardzo często jeść. Aczkolwiek to nie jest danie złe. Absolutnie. Można zjeść. Jako urozmaicenie. Przygotujmy to drugie. Ja jeszcze tylko raz chapnę i jutro to na obiad po prostu sobie odgrzeję. Mam nadzieję, że to się nie popsuje. Ryż, troszkę przypraw, warzyw i ten tuńczyk. Suchy. Moi drodzy, zrobione, przygotowane. Musiałem dodać kapkę wody. Również uważam, że to się w puszce, jeżeli żołnierz będzie to w puszce przygotowywał za pomocą tej kuchenki, to się po prostu przypali. Dodałem kapeńkę wody. Tak się prezentuje kasza. Bulgur z papryką. Miały tu być jeszcze jakieś fasolki, ale ich nie widać, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Co do kurczaka, niby takie jakieś kawałki czegoś tu są. Nie wiem, czy to jest akurat kurczak. Tu chyba jest kawałeczek kurczaka. Od razu wam powiem, że no, te racje francuskie, te główne posiłki francuskie, na pewno nijak się mają do polskich. Bo u nas to byście widzieli tutaj
duże kawały kurczaka, po prostu sosik taki soczysty i to by było prawdopodobnie większe. No tutaj jest mało, też 300 gramów. Spróbujmy, bo coś czuję, że to może być lepsze od poprzedniego. Pachnie całkiem przyjemnie. Najpierw sama kasza z tymi paprykami, pomidorami, co tam jeszcze jest. No i to jest przyjemne. No i to jest, moi drodzy, przyjemne. No zobaczmy tego kurczaka, chociaż to wygląda dosyć słabo. Jest mięsko, ale kurczak jest niesamowicie suchy. Naprawdę jest niesamowicie suchy i taki papierowy. Nie wiem, jak to zostało zrobione, ale jest ta kasza bez tego kurczaka byłaby chyba lepsza. Naprawdę. Jeszcze tu jest cebulka. No weźmy jeszcze kawałeczek. No nie. W polskiej racji kurczak jak jest, to jest mięciutki. Rozpada się. Tutaj jest suchy. Po prostu tak jakbyście ugotowali, krótko gotowali pierś z kurczaka, wyobraźcie sobie. Bo jak się pierś gotuje na wolnym ogniu długo, to ona tak jakby naciągnie troszeczkę. Ale jak szybko kurczaka ugotujecie, pierś, wyciągniecie ją z wody, ona będzie sucha, po prostu sucha. Od razu dostaje temperatury i jest sucha. I tutaj tak samo to jest. Tak jakby bardzo szybko to mięso z kurczaka było zrobione po prostu. To danie uważam, że jest lepsze od tamtego. Ja nie bardzo tuńczyka też tak lubię. Ale jest tu więcej smaku moim zdaniem. Ten kurczak nie jest taki inwazyjny jak tam tuńczyk. No jeszcze kawałeczek. Od razu powiem, że nie jest to mielonka. Jest to rzeczywiście mięso z kurczaka. Ale jest niesamowicie suche. To jest mur beton, to jest pierś. Bo gdyby to był jakiś inny rodzaj, to chociażbym trafił tu jakieś, nie wiem, udko czy coś, to jest też inne. To bym chętnie jadł często. Naprawdę. To jest bardzo dobre. Smakuje mi. Chyba też jutro na obiad to zostawię. O. I będę miał taki dwudaniowy obiad. Dobra. Zrobimy teraz tą zupkę i napój na popicie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, moi drodzy, mam tutaj gorącą wodę. Zupa kreolska, instant. Wygląda paczka kiepsko, ale zobaczymy. Mam to wsypać i wymieszać. Co prawda, tu jest narysowany na tym taki przyrząd do mieszania inny, ale ja na pewno nie mam takiego i gościu też nie będzie miał. Dobra. Kurka, coś się z tego zrobiło taka. Co to się zrobiło? Takie zacierki jakieś? O kurcze, wylało mi się. Jak dobrze, że wziąłem ten talerz. Słuchajcie, zupa robi się gęsta. Naprawdę. Może ja za mało wody wziąłem. Robi się coraz bardziej gęsta zupa. Czy już się wszystko wymieszało? Jeszcze nie. Czekajcie, wytrę to kurka, bo powiecie, że na świni. Skoro na świni, to się wytrze. Okej. Okay.
Nie wiem, ile to trzeba trzepać. Na paczuszce jest narysowany taki przyrząd, taka rozbijaczka jak do ubijania białka. Nie sądzę, żeby francuski żołnierz miał takie coś przy sobie. Nie no, są jeszcze grudki. Dobra, czy tu jest napisane, czy tu było napisane, ile to ma być? Nie. Wydaje mi się, że to już jest dobra ta zupa. No, patatę, coś tam jeszcze, zapaszek. Zrobiła się całkiem gęsta. Trochę taka jak kisiel niedorobiony. Zapach. Zapach przyjemny z jakąś zieleninką. Czuć jakąś zieleninkę. Dobra, spróbujmy tego cudu. O kurcze. Miłe zaskoczenie. Tak jest, moi drodzy. Batata można od razu wyczuć. Całkiem pożywna, treściwa, powiedziałbym, taka zupka do popicia. Bardzo łagodny smak. No i taki właśnie batatowy, czyli taki taka kartoflanka, ale słodkawa. No, jestem mile zaskoczony. Jak zimno, czy coś? Bardzo chętnie. Słuchajcie, zupka troszeczkę jest, niektórzy powiedzieliby, bez wyrazu. To znaczy nie jest ostra, nie jest słona, ale mi nawet odpowiada. No i tym razem ostatnia rzecz. Drink energetyczny, moi drodzy. Zobaczmy. Nie wrzucę całego oczywiście, bo to jest na pół litra wody. Pięknie. Ma być to jakieś... Chyba... Co to miało być? Mango. Wrzucę tak... O, nie proszek, tylko takie kuleczki. Starczy. Myślę, że akurat wrzuciłem. Na tą ilość wody. No izotoniki zazwyczaj takie są, wiecie, przezroczyste. Ten ma jakiś herbaciany taki wygląd, kurczę. Zaraz zobaczymy. Rozpuściło się, powiedzmy. Sprawdźmy, czy będzie chemiczny smak, bo to ważne. Uwaga. Rzeczywiście zapach jest mango. Absolutnie tak. I teraz łyczek. O Jezu. No. To jest isotonik, czyli możemy to nawet rozpuścić pewnie na litr wody i to by było też dobre. I od isotoników za bardzo smaku nie oczekujemy. Tutaj to smakuje, jakby to była rozcieńczona woda z cukrem z zapachem mango. Po prostu. Niczego innego nie potrafię o tym powiedzieć. To jest tak, jakbyście zrobili wodę z cukrem, później jeszcze dolali wody i to tak smakuje. No jest to jeden z gorszych isotoników, jakie w życiu piłem, na pewno. Wolałbym, żeby w ogóle nie było takie słodkie. Tej słodyczy właściwie tutaj nie potrzeba. No cóż, koniec, moi drodzy, dzisiejszej imprezy. Chłopaki, bardzo dziękuję i przepraszam, że tak późno. No myślę, że polecimy teraz i bardzo szybko puszeczki jeszcze wjadą. Króciutkie podsumowanie tego. Najlepszym daniem ewidentnie
Jest to z kaszą bulgur, to ostatnie ciepłe danie. Bardzo smaczne. To drugie, gorzej. Niemożliwe jest moim zdaniem rozgrzanie tego w puszce i trzeba tam troszeczkę wody dolać, bo inaczej jest to twarde i jest to takie nieapetyczne. Troszeńkę wody, naprawdę niedużo, 20-30 ml chociaż, żeby to cokolwiek nasiąkło. Oprócz tego herbatniczki całkiem fajne, serek rewelacyjny. Serek, który miał być białą czekoladą fondue typowym, okazał się, że to jest po prostu no, fondue, ale serowe. Tak? I co jeszcze tu takiego dobrego było? No te batoniki, wiadomo, dosyć dobre. Natomiast zdecydowanie to z kaszą najlepsze. Generalnie tylko to danie z kaszą może się równać z polskimi racjami, zdaniami tam. Na pewno ten ryż z tuńczykiem nie. Na pewno nie. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.